Lęk jest to emocja negatywna. Dopada nas w sytuacji stresu czy jakiejś nieznajomej sytuacji. Podobną emocją negatywną do lęku jest strach, obawa, trwoga. Często mylimy te zagadnienia. Jakkolwiek one wszystkie prowadzą do pewnych konsekwencji, nawet można powiedzieć chorobowych. Jeżeli są to pojedyncze, chwilowe jakieś stany, to możemy sobie poradzić z jakimiś krótkimi technikami oddechowymi, czy poradzić sobie w sposób no, prosty, który nie wymaga interwencji lekarza. Natomiast jeżeli ten lęk, strach, obawa czy fobia trwa długo, może w konsekwencji doprowadzić nawet nas do choroby. Warto zastanowić się, co takiego nas dopada. Czy to jest lęk, czyli jakaś emocja, której nie znamy przyczyny, czy to jest strach, gdzie konkretnie reagujemy na niepokojem, na coś, jakieś zjawisko, zdarzenie, które nas dopada, czy to może jest obawa przed czym, przed chorobą, utratą pracy. To są emocje negatywne, które mieszczą się w obszarze lękowego niepokoju. Jeżeli nas dopada lęk, co się dzieje z naszym organizmem? Zaczynamy się napinać, zaczynamy mieć problem z oddechem, zaczynamy odczuwać jakieś kołatania serca. To są objawy jakby tego stanu. I powinniśmy to jak najszybciej zredukować. Jedną z takich technik jest najprostsza, można by powiedzieć, wyregulowanie oddechu przez kontrolowane, świadome oddychanie. Dzielimy oddech, cały ten cykl oddechowy dzielimy na cztery fazy. Są dwa zatrzymania, czyli wdech, wdychamy, zatrzymujemy, wydychamy ustami i zatrzymujemy. I cała tajemnica tutaj polega na tym, żeby to zrobić w bardzo cyklicznych fazach. Czyli robimy wdech, liczymy na przykład do czterech. Ja to zademonstruję. Wdech. Zatrzymujemy. Wydech. I zatrzymujemy. Zawsze robimy wdech nosem. Zatrzymujemy. Robimy wydech ustami i zatrzymujemy. Medycyna tybetańska zaleca 21 razy, żeby ten cykl powtórzyć. Natomiast my już odczujemy redukcję tego napięcia emocjonalnego po 5-10 takich powtórzeniach. 90% napięć emocjonalnych neutralizuje się poprzez to, że wtedy dostajemy taki impuls regularności oddechowej, dotleniamy mózg, zwalnia nam się czynność serca i praktycznie objawy, te, które odczuwamy, lęku, niepokoju, strachu, obawy, po prostu one się neutralizują i natychmiast ustępuje ta negatywna emocja. Dobrze jest też wyobrazić sobie, kiedy dopada nas negatywna emocja, chociażby znak drogowy stop. Wyobraźcie, zamknąć oczy na chwilę, można znowu zsynchronizować to z oddechem i spoglądać się na ten znak stop w swojej wyobraźni. Praktycznie to wraz z kontrolowanym oddechem doskonale harmonizuje, doskonale nam zneutralizuje taki stan, który nas dopada. W sytuacji, gdy dopada nas jakaś negatywna emocja, dobrze jest nawet skontaktować się czy zadzwonić do kolegi, który ma ogromne poczucie humoru, którego znamy z tej sytuacji, że natychmiast opowiada nam doskonałe humoreski, dowcipy, kawały. Ta osoba znakomicie neutralizuje negatywne emocje. Dobrze jest poszukać sobie jakiś
dowcipów, śmiesznych obrazów. Niektórzy zalecają takie szuflady śmiechu w domu, żeby zastosować, czyli po prostu gromadzić różne rysunki, zabawne historyjki, jakieś wycinać z gazet dowcipy, zdjęcia z różnymi właśnie takimi śmiesznymi sytuacjami. I taką szufladę śmiechu sobie w domu mieć. Rzadko uciekamy się do tych metod, o których wspomniałem. Najczęściej przenosimy nasze negatywne emocje na kogoś słabszego, kto nie wywołuje u nas lęku. Często wypieramy, udajemy, że nas nic nie dopada. W sytuacji, kiedy otrzymujemy z organizmu te pierwsze sygnały lęku, niepokoju, czy strachu, czy obawy, powinniśmy zacząć działać, żeby nie doprowadzić nasz organizm już do konkretnej choroby psychosomatycznej, jaką jest choroba wieńcowa, nadciśnienie, jaką jest choroba wrzodowa. Powinniśmy się jak najszybciej udać do psychologa, czy lekarza psychiatry, czy wejść na stronę zdrowiepsychiczne.org, gdzie znajdziemy narzędzie, które będzie pomocne dla nas w po prostu zdiagnozowaniu lub przynajmniej w rozpoznaniu tego, co z nami się dzieje, i tam też uzyskamy wskazówki, co dalej robić.